drogie, kochane, umiłowane memu sercu pochwiczanki. Informuję was, że pochwica jest to życie w bajce. Jest to życie w bajce, która jest wcale niemiła. Jest to taki horror, ale jest to bajka. To znaczy, jest to fantazja. Pochwiczanka jest to kobieta, która sobie wyobraziła, jak ma wyglądać seks, jak ma wyglądać miłość, jak ma wyglądać współżycie, i to zupełnie nie ma nic wspólnego z realem. Pochwiczanka jest to kobieta, która sobie nawet wyobraziła, jak powinny wyglądać narządy, nie tylko przyrządy, ale nawet narządy, jak powinny wyglądać. A to, jak one wyglądają, to ona z tego jest niezadowolona, gdyż to jest niezgodne z jej bajką. I dlatego, drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, informuję was, jeżeli chcecie żyć w bajce, to naprawdę, to jest piękna bajka, którą sobie stworzyłyście i wymyśliłyście. Natomiast nie mieszajcie bajki z realem. Jeżeli natomiast chcecie z jakichś powodów wrócić do realu, to należy ten real nie tylko zaakceptować, ale przede wszystkim poznać. Poznać, a jak go się pozna, to można zaakceptować. Natomiast nigdy nie można zaakceptować coś, czego się nie zna. Czegoś, czego się nie zna, nie jesteśmy nigdy w stanie zaakceptować, bo my nie wiemy, co to jest. Dlatego proponuję przede wszystkim, poznajcie siebie nie tylko duchowo, ale weźcie atlas anatomiczny i sprawdźcie, czy to, co tam jest narysowane, jest zgodne z tym, co wy posiadacie. No. I to jest pierwszy krok do wyjścia z bajki. Pozdrawiam.